Szanowni Państwo, zapraszam na forum debaty publicznej w cyklu Solidarne Społeczeństwo – Bezpieczna Rodzina. Chcemy wspólnie zastanowić się, co można zrobić, by każda rodzina w Polsce mogła korzystać z takich form opieki nad dzieckiem, które będą odpowiadać na różne potrzeby rodziców i ich dzieci. Obecny stan jest daleki od potrzeb. W prawie 90% polskich gmin nie ma nawet jednej instytucji opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia. Dostępność opieki, która daje gwarancję rzeczywistego wyboru dla młodych Polaków o różnej zasobności, jest aktualnie kluczowym wyzwaniem polityki rodzinnej. Dlatego prezydent już po raz trzeci zaprasza na dyskusję ekspertów, przedstawicieli samorządów, organizacji oraz rodziców. Będziemy rozmawiać o tym, jak usprawnić istniejące rozwiązania i szukać nowych, tak aby zapewnić różnorodność, dostępność, dobrą opiekę i edukację małych dzieci. Co zrobić, by standardy jakości opieki w Polsce dawały rodzicom pewność i poczucie bezpieczeństwa, a przyszłość i rozwój ich pociech? Zapraszam Państwa serdecznie do śledzenia debaty Polak mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki, jakość edukacji. Środowe forum debaty publicznej będziemy transmitować dla Państwa na stronie prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na portalach społecznościowych.